rusza przebudowa drogi dojazdowej do Tczewa od strony Bałdowa. Starosta tczewski podpisał umowę z wykonawcą inwestycji, firmą Skanska, która w czerwcu rozpocznie remont. Dojazd do Tczewa od drogi krajowej nr 22 będzie wyremontowany w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. To oznacza dla starostwa dofinansowanie 50% kosztów zadania. Inwestycja pochłonie 2 300 000 zł, a w budżecie powiatu zarezerwowane były na ten cel 3 miliony. W zakres zadania wchodzi przebudowa 1,5-kilometrowego odcinka drogi, czyli infrastruktury podziemnej i wymiana nawierzchni. Od granic Tczewa do skrzyżowania w Bałdowie będzie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy. Droga do Bałdowa jest kolejnym elementem takiego strategicznego planu, jeśli chodzi o drogi dojazdowe do Tczewa, które są w gestii powiatu. Wcześniej była to droga z Rokitek w kierunku Tczewa, łącznie z wiaduktem, wspólnie z miastem realizowana inwestycja. Rok temu oddaliśmy do użytku ulicę 30 stycznia, która od kilkudziesięciu lat właściwie dopominała się o remont, natomiast ulica czy droga w kierunku Bałdowa jest tym kolejnym etapem. Przekazanie placu budowy planowane jest na 30 maja. Termin realizacji mamy określony na 15 listopada. Oczywiście będziemy starali się przyspieszyć inwestycje, na ile pozwolą na to warunki. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to typowe, tak? Chcemy rozpocząć pracę na całym odcinku drogi. Utrudnienia rozpoczną się w czerwcu. W związku z tym to są typowe utrudnienia, czyli zwężenia, tak? Ruch wahadłowy? Ruch wahadłowy też będzie na pewnym odcinku przewidziany. Natomiast będziemy robili wszystko, aby te utrudnienia były jak najmniejsze. W tej chwili jesteśmy w trakcie opracowania projektów organizacji ruchu. Następnie one zostaną zatwierdzone i wszystko to, co robimy, zmierza ku temu, abyśmy pracowali i bezpiecznie, i żeby ograniczenia i utrudnienia były jak najmniejsze. Kiedy można oczekiwać takiego frontu prac? W jakich miesiącach? W jakim terminie? Rozpoczniemy pracę, planujemy rozpoczęcie prac w czerwcu. Także nasilenie prac to będzie największy zakres prac, to pewnie będzie sierpień, wrzesień, to są najbardziej intensywne prace i to będzie widać szczególnie wtedy postęp robót. Przedstawiciel wykonawcy jest przekonany, że pracę można zakończyć wcześniej niż zakładany w umowie termin. Inwestycja nie jest wymagająca pod względem infrastruktury podziemnej. Zapytaliśmy Andrzeja Dołżyckiego o kwestię strategii ustalania ceny, bowiem Skanska wygrała również przetarg na pierwszy etap remontu ulicy Jedności Narodów w Tczewie. Tutaj mamy znacznie niższą kwotę niż planowano, no ale ta miejska inwestycja to jest o 50% kwota niższa niż planowano. Czy to miało znaczenie wedle waszej strategii i przelicznika pewnych kosztów, że robicie dwie inwestycje w jednym mieście? Oczywiście dla nas ma to znaczenie, dlatego że posiadając jedną budowę w określonym miejscu, dwie budowy, dokładając drugą, dwie budowy można prowadzić de facto niemalże jako jedną inwestycję, więc ma to znaczenie. Natomiast to, że my jesteśmy, dajemy cenę niższą o połowę od kosztu rejestru inwestorskiego, to nic nie znaczy, dopiero porównanie naszych cen do cen konkurencji może o czymś świadczyć. Natomiast konkurencja mówi, że robicie po kosztach. Natomiast w naszej strategii jest to, że my nie mamy, nie możemy mieć stratnych projektów, także oczywiście każdy nasz projekt jest rentowny, tak? Takie jest założenie.